Generalnie my, jako kobiety, jesteśmy przyzwyczajone do tego, że ciągle nam ktoś mówi, co powinniśmy robić. Kocham moje dzieci całym sercem, ale żałuję macierzyństwa. Wszyscy potrzebujemy tak naprawdę czasami sobie szczerze popłakać. Zdecydowaną większość e, nieodpłatnej pracy wykonują kobiety. Gloryfikujemy bardzo często to macierzyństwo i za mało mówimy o tym, że macierzyństwo nie musi być zawsze idealne. Wiele krzywdy robimy często dzieciom, kiedy próbujemy sprawić, żeby. Te dzieci spełniły nasze niespełnione ambicje. Ja nie potrafię płakać, a chciałabym się tego nauczyć. Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to jest kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym dzielimy się wyjątkowymi historiami i doświadczeniami, które często są dla nas też wspólne, a nie rozmawia się o nich wystarczająco często. A partnerem serii Więcej niż Ciało jest Marka Deichmann, to dzięki temu możemy dzielić się historiami, które są takie jak my. Wyjątkowe. I dzisiaj jest ze mną bardzo wyjątkowa kobieta, niezwykle wręcz. Mm -hmm. <laughs> Anna Ojnowska, mm -hmm. która jest influencerką, copywriterką, mamą, żoną, warszawianką. Mogę powiedzieć, że warszawianką? Trochę już tak. Trochę już tak. Cześć, witam cię w serii więcej niż Ciało. I pierwsze moje pytanie, które zadaję każdej gościni. właśnie powiedziałam, kim jesteś, a ja chciałam Cię zapytać, jak ty siebie definiujesz dzisiaj? Czy jest to jedno słowo, czy bardziej starasz się opisać w bardziej taki no, rozbudowany sposób? W końcu jesteś copywriterką. <laughs> Wiesz co, jak na osobę, która tyle gada, to ja bym się w życiu nie potrafiła zamknąć w jednym słowie, to po prostu jest dla mnie niemożliwe. Natomiast gdybym miała siebie naprawdę podsumować jednym słowem, to ja bym prawdopodobnie powiedziała po prostu, że jestem Anną. I to nie znaczy absolutnie nic dla osób, które mnie nie znają, natomiast jak ktoś spędził, wiesz, kilka godzin w moim towarzystwie, to on doskonale rozumie, co to znaczy, że być Anną to jest stan umysłu. Ja naprawdę nie znoszę być zamykana w szufladki, robię mnóstwo różnych rzeczy, łapię 10 tysięcy srok za ogon. Ciężko sprawić, żebym się zamknęła, więc naprawdę, ujęcie mnie w jednym słowie to, to się sprowadza tylko do Anny, która brzmi poważnie, a ja poważna nie jestem. Właśnie. Seria Więcej niż cało jest o tym, że chciałabym poprowadzić rozmowy, w których właśnie nie rozmawiamy o tym, jak wyglądamy, nie rozmawiamy o tym naszym ciele w tym kontekście wyglądu i myślę, że ty w ogóle właśnie u siebie na Instagramie idealnie pokazujesz, że jesteś znacznie więcej niż chciałem. Jesteś właśnie tą Anną, która e, sprawia, że przynajmniej raz dziennie się zaśmieje, jak oglądam twoje stories. Chyba, że nie ma twoich stories na Instagramie, to wtedy się nie śmieje. Um, I chciałabym właśnie z tobą porozmawiać po prostu na temat twojego życia, tego, kim jesteś, jak ty się czujesz, jak siebie definiujesz. Um, I uwielbiam u ciebie to powiedzenie, że śmiech to zdrowie, więc to konto zdrowotne. Tak, 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 tak to jestem ja, śmiech to zdrowie. Dobra, słuchaj, ale pogadajmy też na tematy, znaczy mam nadzieję, że będziemy się dziś dużo śmiać, ale pogadajmy też na tematy takie, no, które mogą być ważne dla wielu kobiet i zacznijmy od słowa powinnam, powinnaś, <laughs> e, bo napisałaś kiedyś, że według ciebie to słowo powinno zniknąć ze słownika, dobrze mówię? A, że masz alergię, jeszcze raz. Powiedziałaś kiedyś, że masz alergię na słowo powinnaś. Dlaczego? Och, to jest grubsze pytanie, ale tak, mam alergię na słowo powinnaś, głównie dlatego, że powinnaś zawsze stoi przed cudzymi oczekiwaniami. Ja nienawidzę nosić na sobie ciężaru cudzych oczekiwań, nie po to wyrosłam na dorosłą kobietę, która w końcu może decydować o sobie i decydować, gdzie idzie i co robi, żeby ludzie mi mówili, co ja powinnam ze sobą zrobić. Dlatego, że najczęściej mówią ci to obcy ludzie, to już jest w ogóle najbardziej zabawne. I w internecie mnóstwo razy przeczytasz, że powinnaś robić to, powinnaś tego nie, ro tego nie robić, powinnaś się malować, powinnaś się inaczej ubierać, powinnaś się bardziej uśmiechać, mniej uśmiechać. Generalnie my jako kobiety jesteśmy przyzwyczajone do tego, że ciągle nam ktoś mówi, co powinniśmy robić i za każdym razem stoją za tym cudze oczekiwania. Mhm. To jest absurdalne, dlatego że dla mnie najwyższą wartością jest wolność. Ja chcę robić to, co ja chcę robić, co jest ze mną spójne i kompletnie nie obchodzi mnie, co inni ludzie uważają, że ja powinnam robić ze swoim życiem. Hmm. Powinnam to, co najważniej oddychać. I to też w sumie jest kwestia wyboru. Tak, no zdecydowanie. Myślę, że, że za mało też się o tym mówi, nawet właśnie w tym kontekście, tego, jak łatwo oceniamy czyjeś życie przez pryzmat swojego w internecie i próbujemy wydawać właśnie takie wyroki na temat tego, co się powinno robić, a czego nie, a nie znamy też często no, tego backgroundu tak drugiej osoby, tego, z czym się mierzy. Ale nawet jeżeli znamy, no to, to i tak nie są nasze decyzje. Tak, jest takie bardzo mądre zdanie, które mówi, że nie porównuj cudzej sceny do swojego zaplecza. I to o, jest tak. to, co my robimy w internecie notorycznie. Ja też się na tym łapię, na bank każdy to robi. Kiedy widzimy, kiedy ludzie pokazują swoje sukcesy, pokazują to, co im wyszło, co im się udało, co zrobili... Fantastycznego, i my zaczynamy porównywać to do siebie, którzy siedzimy, oglądamy to story gdzieś na kanapie, w poplamionej bluzie i w sumie to wypadałoby włosy umyć. Mm. Tylko, że te osoby też nie pokazują nam się w momencie, kiedy siedzą sobie na kanapie, w poplamionej bluzie, a oczywiście, że czasami siedzą, mm. ale pokazują nam się w tych momentach, którymi chcą się pochwalić. My też pokazujemy się ludziom w internecie właśnie w takich momentach, mm. a nie w tej bluzie na kanapie. Natomiast porównujemy się do nich, z automatu czujemy się gorsi i wtedy. Najczęściej mamy do wyboru dwie opcje: albo nas to w jakiś sposób zainspiruje, zmotywuje, jeżeli już koniecznie chcemy z tego porównania się korzystać, albo spróbujemy sprowadzić te osoby do swojego poziomu, bo łatwiej nam będzie, kiedy wszyscy inni też nie będą się wyróżniać. No i wtedy je zaczynamy mówić, co powinna ze sobą zrobić, co powinna w sobie zmienić, żeby nam bardziej odpowiadać i nam bardziej pasować. A skoro rozmawiamy właśnie o powinnaś, nie powinnaś. E ty, jako osoba, która jest też matką i opowiada o macierzyństwie u siebie na Instagramie, ja nie mam tego doświadczenia jeszcze, to czy czytasz właśnie o tym, co powinnaś, czego nie powinnaś robić jako mama? Zdarza się, natomiast na pewno czytam o tym mniej niż osoby, które dzielą się życiem swojego dziecka w social mediach, dlatego że ja tego nie robię. Ja opowiadam o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu mm. macierzyństwa, natomiast nie opowiadam stricte o swoim dziecku, nie opowiadam o szczegółach jego życia, nie pokazuję go w ogóle w internecie, jeżeli chodzi o jego wizerunek. W związku z czym ja rzadko dostaję takie rady, co powinnam zrobić, natomiast one się zdarzają mm. i one najczęściej oczywiście są w dobrej wierze i to raczej nie są tego typu negatywne rzeczy. Tylko ja bardzo stawiam mocno granice i zarówno na Instagramie, jak i na TikToku, to znaczy ja jasno mówię ludziom: słuchajcie, jak ja będę potrzebowała rady, to ja o nią zapytam. I rzeczywiście zdarza się, że pytam o jakieś tam rady. Natomiast jeżeli ja tej rady nie potrzebuję, to po prostu mi jej nie dawajcie i moja społeczność już w sumie się tego nauczyła ja rzadko dostaję radę na Instagramie jeżeli chodzi o rodzicielstwo mm -hmm. bardzo mi się podobają właśnie twoje treści na TikToku dotyczące rodzicielstwa i w ogóle właśnie macierzyństwa e, i są tam takie tematy które myślę że są często jeszcze tematami tabu tak jak na przykład strefy e, powiedzmy bez dzieci tak czyli na przykład nie wiem knajp, restauracje bez dzieci co o tym myślimy czy powinno być coś takiego wprowadzone, czy nie? Czy na przykład, właśnie płacz dziecka. Dlaczego my się tak boimy tego, że dzieci płaczą? I tak strasznie, jakby mamy się boją, jak idą gdzieś z dzieckiem, że dziecko będzie płakać, no bo też boimy się reakcji innych ludzi. Aż co, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my się boimy płaczu dziecka, czy to jest to, że my się boimy płaczu w ogóle? Przecież nie można publicznie płakać. W momencie, mm -hmm. kiedy płaczesz albo ci łza poleci, to natychmiast ją wycierasz i przepraszasz, nie będziesz się mazać przy ludziach i tak mm -hmm. dalej. My się boimy trudnych emocji, my nie potrafimy ich okazywać, w związku z czym już przy małych dzieciach staramy się tych emocji jak najszybciej pozbyć. Mm -hmm. I to, co bardzo często ludzie robią i to jest naprawdę dużym błędem, to starają się płaczące dziecko natychmiast rozśmieszyć. Mhm. W ten sposób dziecko się uczy, że ono nie może tej emocji odczuwać, że ono musi z niej jak najszybciej wyjść. A przecież to jest to niesamowicie oczyszczające, kiedy masz naprawdę nagromadzone mnóstwo trudnych emocji, po prostu sobie je wypłaczesz. I mhm. to jest absolutnie naturalne i wszyscy potrzebujemy tak naprawdę czasami sobie szczerze popłakać, a jednocześnie bardzo się tego boimy. I dzie przed dziećmi też staramy się te emocje ukrywać, bo też nie płaczemy mhm. nigdy przy dzieciach jako osoby dorosłe, a kiedy dzieci płaczą, to staramy się jak najszybciej ich z tego stanu wyciągnąć, zamiast po prostu z, nim, z nimi w tym stanie poprzebywać. Czyli, czyli bo w sumie nigdy tak na to nie patrzyłam. Ten taki dyskomfort, który czasami nawet ja odczuwam, kiedy nie wiem siedzę w jakiejś knajpie i jakieś dziecko płacze przez pięć minut, i to nie jest nawet dyskomfort związany z tym, że mi przeszkadza hałas, po prostu, że mi przeszkadza dźwięk tego płaczu, tylko dyskomfort samego płaczu, tego, że ta emocja się pojawiła, chyba nie, w tym jakby tak publicznie. Tak, tak, bo twoją naturalną reakcją jest, że z tym coś trzeba zrobić. Tak. Ja powinnam, no nie podejdziesz do obcego dziecka, skoro są przy nim jego rodzice i nie zaczniesz go uspokajać, a już jeżeli są to rodzice, którzy właśnie na przykład wychowują dziecko bliskościowo i mają tę świadomość, że dziecko czasami rzeczywiście potrzebuje po prostu te emocje wypłakać, i oni po prostu przy nim są. I mówią, okej, okay, rozumiem, jest ci teraz trudno, bo nie mogłeś dostać trzeciego kawałka ciasta, mhm. bo z jakiegoś powodu nie mogliśmy zrobić teraz czegoś, co chcesz, i twoją naturalną reakcją jest płacz, no więc możesz sobie z tymi emocjami poradzić, możesz sobie tutaj z nimi popłakać, i ja mogę z tobą przy tym być. I kiedy ludzie z boku na to patrzą i nie mogą nic zrobić, no to jest to dla nich problematyczne i czują ogromny dyskomfort. Wiadomo, że kiedy dziecko długo krzyczy i długo płacze, to jest to też po prostu fizycznie męczące i to jest Oczywiście. absolutnie naturalne. Natomiast bardzo często jest tak, że płacz dziecka wzbudza w nas naturalne emocje, chęci zareagowania. Nie zawsze możemy zareagować, mhm. kiedy to nie jest nasze dziecko, no i wzbudza w nas to silny dyskomfort, bo jesteśmy nauczeni, że kiedy ludzie płaczą, to trzeba coś z tym zrobić. A czasami po prostu trzeba dać tym ludziom czas, żeby się wypłakali. I taki naj, najlepszy moment, kiedy zaczęłam płakać, to było przemówienie z okazji e, studniówki, bo byłam przewodniczącą samorządu szkolnego. Oh i musiałam na studniówce przemówić, i po prostu się bardzo wzruszyłam i zaczęłam płakać w trakcie tego przemówienia. I pamiętam po prostu, nawet jest to chyba na nagraniu, moją dyrektorkę mojej szkoły, która po prostu stoi tam obok mnie i tak, że uspokój się, uspokój się, a ja po prostu mam strasznie poruszona. Zarówno tym, że mam studniówkę, jak i tym, że, no jest jakby, że, że mówię ważne słowa do całego mojego rocznika. I potem śmieszna sytuacja, bo e, przemawiałam ponownie z okazji zakończenia e, klasy maturalnej. Jakoś, no, st jest co? W styczniu zakończenie klasy maturalnej, no. kwiecień, z trzy miesiące później. I znowu musiałam przemówić jako przewodnicząca samorządu i były zakłady w szkole, czy się popłaczę? No ale widzisz, to też pokazuję, że płakałam. Nie zawsze jest smutny. Czasami nie, płaczemy ze szczęścia po prostu. Tak. jesteśmy, wiesz, wzruszeni. No ja na przykład dla odmiany nie potrafię płakać i jest to jeden z powodów, który, dla którego trafiłam na terapię, bo wiem, że dla dzieci płacz jest czymś absolutnie naturalnym. Jest to coś, co potrafią odczuwać i ja bardzo zazdroszczę mojemu dziecku, że ono potrafi się rozpłakać, bo ja potrafię płakać na wzruszających filmach, ale to nie są w sumie moje emocje. To jest kwestia, wiesz, muzyki, dobrej do, dobrze dobranej fabuły. Natomiast jednym właśnie z powodów, dla których jestem na terapii, jest to, że ja nie potrafię płakać, a chciałabym się tego nauczyć. Chciałabym dotrzeć do swoich emocji, żeby nauczyć się nie tylko płakać dla siebie, ale też, żeby przy okazji nie odebrać tej umiejętności płaczu swojemu dziecku, mhm. dla którego jest przecież ona naturalna, bo wszyscy rodzimy się i potrafimy płakać. To jest pierwsza rzecz, którą robimy, jak przychodzimy na świat. To prawda. A myślisz, że nie potrafisz teraz płakać, dlatego, że właśnie jako dziecko byłaś nauczona, żeby jak najszybciej przestać? Tak. To zdecydowanie jest jeden z powodów. U mnie raczej działała metoda rozśmieszania. To znaczy moi rodzice, zresztą myślę, że to jest case wielu mm. dzieciaków lat 90. Moi rodzice starali się mnie po prostu rozśmieszyć. I do dzisiaj zresztą tak jest, że ja w bardzo stresujących sytuacjach ja szybciej się roześmieję niż będę płakać. Dlatego mm. ja naprawdę nie lubię chodzić na pogrzeby, bo ja mnie to naprawdę nie bawi, ale ja w stresujących sytuacjach zaczynam się śmiać. Zostałaś tak nauczona Więc po prostu. Tak, jak gdzieś to mam po prostu w głowie i w związku z czym... Ja mam dość trudny dostęp do swoich emocji, pracuję nad tym. Słuchaj, mam, pamiętam, że jakoś parę miesięcy temu widziałam taką debatę w internecie na temat miejsc wolnych od dzieci, powiedzmy. Ja absolutnie w te debaty nigdy się nie włączam, bo po pierwsze nie mam chyba opinii. Znaczy, nie mam opinii. Nie wiem, jakbyś mnie teraz zapytała, to nie wiedziałabym, co Ci powiedzieć. Myślę, że też nie mam i dlatego, że nie mam dziecka i staram się być jednak osobą, która nie wypowiada się z tej perspektywy osoby, której coś nie dotyczy, a ja myślę, że jednak posiadanie dziecka jest na tyle zmieniającą życie, perspektywą, że, że moja opinia mogłaby być znacznie inna, ale właśnie te, te miejsca wolne od dzieci, tak? Restauracje, hotele. Co ty o tym myślisz? Jako mama, jako osoba, która właśnie o macierzyństwie się wypowiada w internecie. Ja mam złożone zdanie. To znaczy, nie opowiem się silnie za żadną ze stron, dlatego że ja uważam, że są sytuacje, w których to jest zasadne, i są sytuacje, w których uważam to za ostre przegiędzie. To znaczy, jeżeli chodzi o hotele bez dzieci, restauracje bez dzieci, ja to rozumiem, dlatego że na przykład atrakcje w takich miejscach mogą po prostu być niewłaściwe dla dzieci. To mogą być, wiesz, atrakcje dla dorosłych, to mogą mhm. być atrakcje sensualne, seksualne i tak dalej, w takich hotelach na przykład. To nie jest miejsce, w którym dzieci powinny być, albo miejsce, w którym bardzo dużo się imprezuje, jest mega głośna muzyka, jest to jakiś taki wiesz, hotel mocno zabawowy, dużo jest dużo alkoholu. Mhm. To nie jest miejsce dla dzieci i to jest absolutnie naturalne, żeby rodzice wiesz, wiedzieli, że okej, okay, to nie jest miejsce, w które powinnaś przyjechać, czy powinieneś przyjechać ze swoim dzieckiem. Wybierz sobie miejsce dostosowane do dzieci. To jest dla mnie absolutnie okej. Okay. Ja w ogóle mam na liście marzeń, jak moje dziecko będzie starsze hotel w Meksyku, do którego chce się udać z moim mężem na wakacje, i to jest hotel tylko dla dorosłych, i wydaje mi się, że to miejsce jest tak fenomenalne, że nie mogę się doczekać. A co, co to jest za miejsce? Kurczę, nie pamiętam jak to miejsce się nazywa, ale mam je gdzieś zapisane. To jest miejsce, gdzie cały hotel właściwie nie ma dróg, ma tylko wodę i z takimi jaskiniami, możesz sobie przepływać z basenów do basenów, z jacuzzi, w ogóle. To wygląda obłędnie. Jadę tam z Tobą. Zapraszam, tylko nie zabieraj dzieci, wiesz, ewentualnie żadnych. Także jak najbardziej mam ochotę na takie miejsce się udać i nie mam z tym absolutnie najmniejszego problemu, tak samo restauracje, wiesz, czasami tam się serwuje jakieś dania czy jest tam rodzaj rozrywki, w której dzieci nie powinny uczestniczyć? Mhm. To jest dla mnie zupełnie normalne. Natomiast ta tendencja dochodzi czasami do takich absurdalnych dla mnie punktów, gdzie na przykład próbuje tworzyć się osiedla bez dzieci. Mhm. I to już jest dla mnie kompletna pomyłka, dlatego że dzieci są naturalnym elementem społeczeństwa. Tak. Jeżeli zaczniemy wykluczać dzieci, to za chwilę się okaże, że będzie tak: osiedle dla osób tylko niepełnosprawnych, tak. osiedle tylko dla osób poniżej 40 roku życia, osiedle tylko dla blondynów, tylko dla szatynów, no bez jaj. Jesteśmy częścią jednego dużego społeczeństwa i musimy nauczyć się w tym społeczeństwie ze sobą współegzystować. Mm -hmm. Takie oddzielanie się od siebie za wszelką cenę prowadzi do dziwnego, dziwnego oddzielenia się i do braku zrozumienia. Jeżeli nie spędzamy ze sobą czasu, to my się przestajemy rozumieć. My przestajemy rozumieć swoje problemy, my przestajemy być wspólnym społeczeństwem. I to już jest dla mnie przesada. Natomiast hotel, restauracje bez problemu. Jej osiedla, nie, no to już jest. Tak, był taki pomysł. Był? Ja, nie, okay. ja nie wiem, czy to osiedle w końcu gdzieś powstało, czy nie powstało. Wiem, że była sprawa sądowa w związku z tym toczona natomiast jest to już dla mnie przegięcie no bo teraz co, czy ja mogę przyjść w takim razie odwiedzić koleżankę z moim synem, czy ja nie mogę tam przyjść bo ona mieszka na osiedlu, na którym nie może być dzieci a co, a co jak a ktoś zajdzie w ciążę właśnie, co jeżeli musi wyprowadzić? Kupię, kupię mieszkanie wezmę kredyt na 30 lat w momencie brania tego kredytu i kupienia mieszkania mówię, że nie chcę mieć dzieci, ale za 5 lat mi się zmienia, zostało mi 25 lat kredytu by wyprowadzić? Nie, bo to jest dla bączka. mnie takie po prostu wykluczanie, bo to ta. nie jest kwestia stworzenia czegoś dla wybranej grupy osób, żeby ich jakoś wyróżnić, tylko kiedy spojrzysz na to z drugiej strony, to jest to wykluczanie. Części obywateli. Dzieci też są obywatelami, to też są ludzie. No to za chwilę zaczniemy wykluczać osoby starsze, za chwilę zaczniemy jeszcze co kogoś innego wykluczać. I to finalnie prowadzi do tego, że my się przestajemy komunikować ze sobą, przestajemy rozumieć swoje problemy. Więc nie możemy podejmować wspólnych, demokratycznych decyzji w kraju, jeżeli my się nawzajem nie rozumiemy, bo nie mamy pojęcia, co dzieje się w życiu osób, które mieszkają na zupełnie innym osiedlu, ponieważ na tamtym osiedlu to my akurat nie możemy mieszkać. Nie, no to jest dla mnie już bez sensu. No, zgadzam się z Tobą. E, słuchaj, ja. Tak jak jesteśmy w temacie macierzyństwa, ja mam 28 lat i na dzień dzisiejszy nie wiem, czy chcę mieć dzieci. Zostałam mamą, jak miałam 28 lat. O, widzisz, no. A ja, jestem, a ja mam 28 lat i na dzień dzisiejszy nie wiem, czy chcę mieć dzieci. Um, I otwarcie też jakby o tym mówię, myślę, że to też jest pewnego rodzaju jakiś proces i, i też wiem, że mam prawo do tego, żeby zmienić zdanie i mogę na przykład za rok powiedzieć, że na pewno nie chcę definitywnie, a za pięć powiedzieć, że tak, chcę. Ale jest, jest jeszcze ten jeden taki wątek, i myślę, że on jest jeszcze trudniejszy niż powiedzenie głośno, że nie chcę mieć dzieci. I jest to ten wątek pod tytułem Kocham moje dzieci całym sercem, ale żałuję macierzyństwa. I to już jest myślę, że. No. Turbo odważne, żeby tak powiedzieć na głos. I ty też pamiętam, że miałaś na swoim, swoim TikToku właśnie materiał na ten temat i jestem ciekawa. Czy otrzymałaś, usłyszałaś historię od kobiet, które właśnie mają w taki sposób, tak myślą? Tak, pod tamtym TikTokiem było mnóstwo komentarzy, a jeszcze więcej osób pisało do mnie w wiadomościach prywatnych, bo nie chciały tego napisać no publicznie. Tak, bo, no tak, No bo może we, m, znajomi będą to oglądać, tak. może ktoś zobaczy ich komentarz. Natomiast rzeczywiście tak jest. W ogóle jest taka grupa na Facebooku. Ja nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa, natomiast mniej więcej coś w temacie żałuję macierzyństwa. Wiem, że taka grupa istnieje, nigdy w niej nie, nie byłam, natomiast z tego, co słyszałam, zrzesza całkiem sporo osób. I generalnie ten temat jest poruszany coraz częściej i coraz głośniej, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo coraz więcej kobiet uświadamia sobie, że one tak naprawdę zostały matkami nie dlatego, że chciały, nie dlatego, że realnie odczuły taką potrzebę, ale dlatego, że. Wypełniły jakiś obowiązek społeczny. Czuły presję. Czuły na sobie presję, czuły, że jest to następny krok mm. w, tym, w tych życiowych decyzjach, które się podejmuje. No, tak. no mamy partnera, wzięliśmy ślub, no to okej, okay, mamy studia psa. jeszcze wcześniej. Stu sorry, studia, zapomniałam wykształcenie. Wypada wykształcenie mieć. Tak. Uczcie się dzieci. W każdym razie wiesz, skończę studia, wyjdę za mąż, tam się ożenię, no dobra, no to teraz pora na dziecko, no bo już wszyscy pytają, Jeśli, dziadkowie jeszcze, pytają. Jeszcze kredyt kiedy... hipoteczny. Czy kredyt hipoteczny. Przepraszam, Kurde. zaburzyłam. Ale nie, no tak. Jednak... Ja nie jestem aż tak bogata, żeby zdawać sobie sprawę, znaczy... że ludzie mają kredyty hipoteczne, wybacz. Nie, no mamy jednak jakby nie patrzeć, jest taka linia, e, ścieżka e, tradycyjna. Są takie która kroki milowe, jest... które tak, musisz kroki milowe, po prostu odhaczyć dokładnie. na liście jeżeli mm. ich nie odhaczysz, to nie jesteś pełni akceptowalnym członkiem społeczeństwa. Mm. Czegoś ci brakuje, czegoś nie dopełniłaś. Popatrz, bo zobacz, na przykład nikt nie pyta się ludzi, Ej, a dlaczego masz dzieci? A dlaczego zdecydowałaś się na dwójkę, trójkę, jedno, pięcioro, Nikt nie pyta ludzi o to, zakładają, że jest to absolutnie normalne, że masz dzieci. Natomiast kiedy ktoś podejmuje decyzję, że nie chce mieć dzieci, to natychmiast wszyscy po prostu to rozwałkowują. Ostatnio e, znany hollywoodzki aktor Seth Rogen wypowiadał się w wywiadzie na ten temat, że ze swoją żoną postanowili nie mieć dzieci. Mhm. On już chyba cztery, cztery po prostu nie wiem, programy telewizyjne obleciał z tym tematem, wypowiadał się w nie wiadomo, ilu wywiadach, a to nie jest nic tak ekscytującego, że on po prostu zdecydował nie mieć dzieci. I już jedni nie, mają, inni nie mają. A wszyscy mhm. chcą o tym dyskutować, ludzie to roztrząsają, ludzie dyskutują, czy warto, czy nie warto, co on właściwie powinien zrobić ze swoim życiem, jakby to była ich decyzja. A kto poda mu szklankę wody na starość? E, tak, właśnie, za kto poda mu. Tamtego, to, do tego czasu to już będą, będą roboty, wiesz, mhm. perso jak się mówi, personalne androidy, o, będą w domu i będą nam jeździły i podawały wolę. Abstrahując od faktu, że jak pójdziesz sobie do domu opieki społecznej albo do hospicjum, to zobaczysz mnóstwo starszych ludzi, którzy mają dzieci i wciąż leżą w tych hospicjach sami, więc to I nie, nie jest regułą. No. Tak, i nie ma im kto podać wody. Więc nie, absolutnie jest to <laughs> dla mnie temat. Y dla mnie problemem jest to, że my w ogóle od ludzi oczekujemy, żeby mieli dzieci. Mhm. Zwłaszcza, że jeżeli sobie zobaczysz, ile mamy dookoła patologii, ile mamy dookoła dzieci, które nie mają rodziców. Albo mają rodziców, którzy zupełnie się nimi nie zajmują. Te dzieci siedzą w domach dziecka z trudną, nierozwiązaną sytuacją prawną, nie mogą być adoptowane, nie mają kochającego domu, dlatego że mnóstwo dzieci rodzi się nie z miłości, ale z presji społecznej. I to jest niesamowicie smutne. Więc ja uważam, że to, że ludzie zastanawiają się nad tym, czy chcą mieć dziecko, to jest absolutnie najmądrzejsze rzecz, co można, najmądrzejsze, co można zrobić. Dlatego, że to powinna być w pełni świadoma decyzja i naprawdę nie każdy nadaje się na rodziców. Jak ja czytam czasami komentarze ludzi w internecie, to ja mam wrażenie, że mnóstwo osób się nie nadaje na rodziców. No tak, ale tak jak, tak jak powiedziałaś, dostałaś bardzo dużo wiadomości, bo jednak przyznanie się najpierw przed sobą, potem przed Innymi, w ogóle, czy się przyznawać publicznie przed innymi, no bo czy pójdę do mojego dziecka teraz i powiem: Kocham cię z całego serca, ale żałuję macierzyństwa? Nie sądzę, żeby którykolwiek rodzic zdecydował się to powiedzieć dziecku. Natomiast tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, to znaczy, ja czasami nie jestem pewna, czy te kobiety rzeczywiście żałują macierzyństwa, czy one żałują człowieka, z którym się na to macierzyństwo zdecydowały. Dlatego, U. że bardzo często, kiedy ja czytam te wiadomości tych dziewczyn, Albo tych kobiet, bo to różnie może być w zależności od wieku, to bardzo często wybrzmiewało z tych wiadomości potworne zmęczenie macierzyństwem, mm -hmm. które wynikało z tego, że to macierzyństwo było w pełni na ich głowach. One były wykończone, one chodziły do pracy, oprócz tego, że do tej pracy chodziły, to jeszcze hmm. musiało zorganizować całe życie swojego dziecka, zadbać o to, żeby tam były odpowiednie ubrania w odpowiednich hmm. rozmiarach, czy jak dziecko wyrosło, to trzeba to sprzedać, oddać, kupić nowe, trzeba załatwić wszystkie możliwe badania, lekarzy, zajęcia dodatkowe. Czyli cała praca taka mentalna, nie? Tak, cała praca hmm. psychologiczno-mentalna, cały taki taki management Obciążenie, dookoła domu jest na głowie tej kobiety, a jeszcze na musi się zatroszczyć o to, żeby w domu było posprzątane i żeby obiad był zrobiony. I mnóstwo kobiet w, dalszych, w, dalszym, w dalszym ciągu żyje w takich związkach, które w żaden sposób nie można nazwać związkami, związkami partnerskimi, bo jedyne co ten facet do domu przynosi to hajs, ale swoją obecność i swoje zaangażowanie w domowe obowiązki już nie. W związku z czym ja totalnie rozumiem, że te kobiety żałują macierzyństwa, ale mam też wrażenie, że przynajmniej w przypadku niektórych z nich, gdyby miały obecnego i rzeczywistego partnera w domu, to one by tego macierzyństwa nie żałowały. Dlatego, że to nie jest brak miłości do ich dzieci, to nie jest brak chęci na spędzanie czasu z tymi dziećmi. To jest kwestia tego, że one po prostu są wybitnie przemęczone, ponieważ z mm -hmm. założenia dzieci tworzone są przez dwie osoby. Dlatego, że jedna osoba nie powinna się tym dzieckiem sama zajmować. No to nie tak, jest tak. to nie jest naturalna. W, w dawnych czasach to wiesz, cała w wioska była tak. dzieci. Tak. W związku z czym te osoby są po prostu wybitnie przemęczone. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest taki, że my po prostu. Gloryfikujemy bardzo często to macierzyństwo, i za mało mówimy o tym, że macierzyństwo nie musi być zawsze idealne, a my stawiamy sobie zbyt duże wymagania. Ja w ogóle uważam, że ludzie mają etapy życia dziecka, które im bardziej pasują. Ja na przykład nie jestem ogromną fanką bycia mamą niemowlaka i szalenie się cieszę, że już z tego etapu wyszłam. Ja za to bardzo lubię starsze dzieci, lubię z nimi rozmawiać. Im mój syn jest starszy, tym lepiej się dogadujemy, tym bardziej mi się to macierzyństwo podoba. A tymczasem od kobiet oczekuję się, żeby one były zawsze zachwycone, żeby to było w ogóle błogosławieństwo, spełnienie ich marzeń i w końcu czują się prawdziwą kobietą, bo zostały matką i nagle całe ich życie się zmieniło, wywróciło się do góry nogami i w końcu ich życie... Ma sens. One w końcu rozumieją, po co przyszły na świat. No, tak. no i ty siedzisz po prostu z takim niemowlakiem, który krzyczy, bo jest wykończony, zmęczony. Ty jesteś jeszcze bardziej zmęczona i ty masz takie pieprzyć to, gdzie są moje cuda i moje błogosławieństwo. Ja po prostu jestem wykończona. To macierzyństwo nie sprawia mi żadnej satysfakcji. Mhm. I te kobiety są po prostu wykończone. Więc bardzo często jest tak, że my po prostu jesteśmy na to macierzyństwo z jednej strony nieprzygotowane, z drugiej strony mamy często niewłaściwych partnerów, z którymi się na te dzieci decydujemy, no A z trzeciej strony rzeczywiście może czasami być tak, że była to po prostu presja społeczna, a nie realna chęć na to, żeby tym rodzicem czy tą matką zostać. Myślę, że to jest szalenie ważny temat, który teraz poruszyłaś, bo no jakby nie patrzeć, wszelkie dane mówią nam o tym, że nadal zdecydowaną większość nieodpłatnej pracy wykonują kobiety. Do tego dochodzą, dochodzi jeszcze ta praca właśnie mentalna, czyli to całe myślenie o tym, co jest do zrobienia i jakby planowanie tego. Um, plus presja też na to, żeby wyglądać, jakby nie patrzeć, jest też ta presja, że jeszcze w międzyczasie w ten kalendarz trzeba wrzucić kosmetyczkę i paznokcie zrobione, nie? Jakby ja totalnie nie wyobrażam sobie tego, w sensie ja nie wiem, jak ludzie to robią. W takim kontekście, znaczy wiem, że gdybym teraz została mamą, mam partnera męża, z którym jestem w partnerskim związku, wiem, że byśmy zrobili to razem i nawet wizja tego, że robimy to razem i dzielimy się tym obowiązkiem sprawia, że mam takie wow, kiedy byśmy to zrobili, w sensie jakby że, że to jest trudne, nawet w partnerskim związku, o którym też zaraz pogadamy, bo ty też w takim żyjesz ehm, i nie wyobrażam sobie, jak robią to kobiety, które mają to wszystko na głowie same. No właśnie o to chodzi, że najczęściej nie robią, dlatego żyją z ciągłymi wyrzutami sumienia i ciągle czują się niewystarczająco dobre i ciągle mają wrażenie, że robią za mało i że nie ogarniają wystarczająco dobrze i ciągle czują, że są złymi matkami, mimo że naprawdę są wspaniałymi matkami często, mm. tylko po prostu nie mają im kto tego powiedzieć, a one same nie mają czasu tego zauważyć, bo są tak po prostu zajęte próbą przetrwania tych pierwszych lat życia dziecka. A ty jaką jesteś mamą? Uch. <laughs> Wiesz co, ja jestem mamą, która, ale to jest ciekawe pytanie. No, bardzo. Ja jestem mamą, która chce swoje dziecko, która chce podążać za swoim dzieckiem, a nie je za sobą ciągnąć. Super. Ja chcę po prostu przy nim być. Ja uważam, że on jest inteligentną a, istotą wonder. i on sam potrafi wyrosnąć na takiego człowieka, jakim chce być. A ja jestem obok, żeby Wskazać mu drogę, jeżeli tego potrzebuje, żeby go złapać, kiedy upadnie, ale ja nie jestem po to, żeby ciągnąć go za sobą i za wszelką cenę przez to życie gdzieś przeciągać w kierunku swoich aspiracji, swoich marzeń, swoich planów, więc ja jestem mamą, która za nim podąża i staram się robić to najlepiej, jak potrafię. A, ja myślę, że to jest bardzo piękne, co sobie dziać. O, ja, o, no, sorry, czy widać, że jesteś Hahaha! Ja to serce przed tobą wylewam, ona dobra, dobra, umie operować słowami. Nie, no bardzo ładnie to powiedziałaś, myślę, że to jest to piękne, bo... Mój adres mailowy będzie na końcu dla klientów. Dobrze. <głosy> <głosy> Ale y myślę, że wiele krzywdy robimy często dzieciom, kiedy próbujemy sprawić, żeby te dzieci spełniły nasze niespełnione ambicje, naszą wizję, jakby, którą mieliśmy my na nasze życie. Y I super mieć taką mamę jak ty. Zostaniesz moją babą. <laughs> nie żartuję, kocham moją mamę. Miałam właśnie dokładnie tak samo. Miałam tak ja, właśnie dokładnie tak samo, że rzeczywiście nigdy nie czułam na sobie takiej presji, że coś muszę, że mam iść tam i tam tą drogą, tamtą ścieżką. Tylko po prostu zawsze wi wiedziałam, że nawet jak idę taką jakąś dziwną ścieżką, na której jest dużo lawy i Dziwnych rzeczy, wulkanów, kajzerów, cokolwiek, to moja mama zawsze za mną jest, żeby w razie czego nie złapać i, i mi pomóc. Jedyną presję, jaką, jaką może teraz trochę czuję, to, że nie mam magistra. <ścoughs> I czasami, czasami tego magister, coś, nie, ale No to, tak Martinko, tak... jakbyś tak tutaj do dziekana napisała, ale, ale... może by się jeszcze dało. Nie, ale wiesz co, to wynika mi się, że właśnie też z takiego... Um... Znaczy moja mama wie, że ja sobie radzę w życiu, że mimo tego mam 28 lat, nie mam magistra, jestem licencjatką, to sobie super porodziłam w życiu, ale jakoś taka, wiesz, taka presja tego pokolenia poprzedniego, poprzednich pokoleń za z tym, że magister, musisz mieć magistra, w, mojej, w głowie mojej mamy chyba ci tam nadal siedzi. Tak nasi rodzice chyba nie kumają, że w ogóle do w tych czasach, w których my żyjemy, to zawód się będzie zmieniało kilka razy w życiu i niektóre zawody, które będziemy za parę lat wykonywać jeszcze w ogóle nie istnieją. A wykształcenie zupełnie nie jest w tym momencie priorytetem. Priorytetem w większości nowo powstałych zawodów są kompetencje. Tak, właśnie wczoraj nawet e, rozmawiałam na kamerce z moją mamą, z moim bratem i właśnie też mówiłam, że, że kompetencje przyszłości e, i tam się śmiałam właśnie, że no, że w porównaniu do, do twojego męża, czyli mojego ojczyma, to to nie be, jakby on jest całe życie prawnikiem, ale nie będę całe życie robić jednej rzeczy, e, więc tak się śmialiśmy śmieli, z tego. No ale właśnie, moja mama z kolei też jest w związku opartym o partnerstwo z moim ojczymem, i myślę, że dużo ja wzorców wyciągnęłam w takim kontekście, że miałam, miałam ten wzór związany z tym, jak dzielić obowiązki. Dla mnie w ogóle to było takie, pamiętam, jak miałam te naście lat, i mój ojczym w każdą sobotę. Rano wstawał i zaczynał sprzątać cały dom. Mimo tego, że jakby naprawdę gdzieś tam intensywnie pracował zawodowo, jako, jako właśnie prawnik, e, i te godziny pracy były znacznie dłuższe niż te 8 godzin. I zawsze w sobotę rano po prostu było sprzątanie domu e, i pastowanie podłóg, i dla mnie to zawsze było takie wow. Nie? I ja tam rozmawiałam ze znajomymi, no mój czym dzisiaj co tam sprząta, nie, ale jak to, jak to sprząta, ten nie pracuje. I dlaczego właśnie tak ważne jest też to partnerstwo w związku, dla ciebie? Wiesz, co dla mnie to partnerstwo w związku jest ważne przede wszystkim, dlatego że ja nie mam jakiejś wybitnej potrzeby przemęczania się, a przy okazji lubię swoją wolność. I ja nie mam potrzeby być ani czyją służącą, może dlatego, że skromnością nie grzeszę. I zupełnie nie mam dla tego pojęcia, dlaczego ja miałabym matkować jakiemuś dorosłemu facetowi. No przecież on nie matkuje mi. A druga sprawa jest taka, że ja jestem osobą równie inteligentną, co inne osoby dorosłe, i skoro ja potrafię opanować sztukę obsługi pralki, zmywarki i lodówki, i na dodatek jeszcze gąbki do mycia naczyń, to myślę, że inna osoba dorosła też sobie poradzi, ponieważ żadnej z czynności domowych, to może kogoś zaskoczyć, nie trzeba wykonywać genitaliami. Więc to naprawdę nie jest zależne od płci. No tak, to prawda. Ale mimo tego wszelkie dane dalej nam wskazują na to, że trzy czwarte, co najmniej pracy wykonują kobiety. Nie? Jakby dlaczego tak jest? Dlaczego? Czy to my to sobie robimy? Jakby, czy to my, czy nie umiemy prosić o pomoc, bo przez całe życie byłyśmy socjalizowane, uchowane w taki sposób, że powinniśmy sobie poradzić, jakby powinniśmy być samodzielne, Zosię samosie i tak dalej? To na pewno jest pokłosie patriarchatu, dlatego że, tak jak sama mówisz, dla większości osób było zaskoczeniem, że twój ojciec myje w podłogi w sobotę. I dla ludzi I nie było. Pastuje, przepraszam, podłogi, to w ogóle jest wyższy poziom, nawet ja tego nigdy nie robiłam. Ja więc szacun. <laughs> e, I było to dla większości osób zaskoczeniem, dlatego że nie było to czymś normalnym, bo wyrosłyśmy w pokolenia, gdzie kobiety, nawet jeżeli pracowały, to i tak zajmowały się domem. I tak miały większość rzeczy na swojej głowie, zwłaszcza, że nawet jeżeli pracowały, to najczęściej zarabiały mniej niż mężczyźni, mm. więc z automatu mężczyźni zakładali, że to one będą się tym domem zajmować i w związku z tym my zostałyśmy przez takie matki często wychowane i to jest to, co my znamy, to jest to, co my rozumiemy, wciąż pokutuje to przekonanie, że mężczyzna powinien być, jak to się mówi, provider. Tym, który będzie. Głową rodziny, finansową głową rodziny. Tak, że on będzie, wiesz, zapewniał mm, dobrobyt i tak dalej, a kobieta będzie się tym domem zajmowała, co jest oczywiście z góry skazane na porażkę, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach większość kobiet też pracuje. I większość kobiet chce pracować wbrew temu, co próbują nam wmówić niektórzy politycy, nie jest to kwestia, do której jesteśmy zmuszone trudną sytuacją finansową, my naprawdę mamy swoje zainteresowania, my naprawdę mamy swoją karierę i fakt, że ja mówię o tym w 2023 roku, wydaje mi się absurdem, że to w ogóle komuś trzeba jeszcze wyjaśniać. Ale tak, i dla mnie partnerski związek też jest czymś, co było dla mnie zawsze absolutnie naturalne, dlatego że ja jestem wychowana przez rodziców, którzy są kolejarzami. Jeżeli ktoś pochodzi z rodziny kolejarskiej, to doskonale wie, że tam jest dość. Specyficzny system pracy, to znaczy tam się nie pracuje codziennie od 8 do 16, tylko tam się pracuje na 12-godzinne zmiany, na nocki, na dniówki. W związku z czym u mnie było tak, że albo w domu był tylko tata, albo w domu była tylko mama. W związku z czym, jeżeli tylko jeden z tych rodziców jest w domu, to siłą rzeczy wszystko, co jest, spada na jego głowę. No tak. I owszem, w moim domu też częściej gotowała mama, i moja mama też częściej sprzątała, i moja mama miała większą decyzyjność w kontekście tego, jak ten dom będzie wyglądał, i co w tym domu się będzie działo, i co zrobimy na obiad w niedzielę. Natomiast mimo wszystko w moim domu gdzieś to partnerstwo w moich rodziców obo obowiązywało, ono istniało. W takim kontekście, że jedno gotowało i drugie gotowało, jedno zajmowało się dziećmi drugie zajmowało się dziećmi, jedno sprzątało i drugie sprzątało i nawet dzisiaj kiedy moi rodzice już są dorośli i kiedy nie muszą są zajmować się ma... są już... znaczy... <laughs> kiedy dzieci moich rodziców są dorosłe, A -a. bo w tym momencie cała czwórka jest dorosła, A -a. dobiliśmy do tego fantastycznego etapu, to nawet kiedy moi rodzice wyprowadzili się już na wieś, nie muszą zajmować się dziećmi, to A -a. oni i tak tymi obowiązkami gdzieś tam się dzielą. Mój tata bardziej zajmuje się ogrodem, bo on to lubi, moja mama bardziej urządzaniem domu, A -a. bo coś tam gdzieś tam się tymi obowiązkami dzielą A -a. i dla mnie to było zawsze absolutnie naturalne i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której w domu są dwie dorosłe osoby. I tylko jedna się tym domem zajmuje, a druga łaskawie może jej pomóc. No sorry, ale pomóc to mogą goście, jak wpadną na kawę. Domownicy po prostu wykonują swoje obowiązki, a nie nikomu w czymkolwiek pomagają. Oj tak, to słynne sformułowanie, czy twój mąż pomaga ci w domu? Hmm. Nie, ja mu też nie pomagam. Czy twój mąż pomaga ci z dzieckiem? Tak, mój mąż pomaga mi wychowywać swoje własne dziecko. Cóż za niesamowity człowiek. Tak, dziewczyny, kobiety jakby naprawdę nie dajmy się, bo... Szkoda życia, nie? W sensie jakby jak policzyć sobie ile godzin to jest, to... Tak, dlatego, że jest to kwestia wychowania, którą kobiety często przenoszą dalej. Ja wielokrotnie nagrywałam to, zwłaszcza na TikToku, na Instagramie mniej, ale na TikToku na przykład nagrywałam filmiki, w których mówiłam o ubieraniu swojego dziecka. I wielokrotnie te kobiety twierdziły, że one muszą przygotować mężowi ubrania dla dziecka, ponieważ ich mąż to się nie zna, on w ogóle nie ogarnie. I to było według nich szalenie zabawne. No, dla mnie to było żałosne, że dorosły facet nie potrafi ubrać małego dziecka. No, skoro na własny tyłek majtki potrafi włożyć, to prawdopodobnie na tyłek małego dziecka też będzie w stanie to fantastyczne dzieło dokonać. Tak, albo też, no, ale w ogóle jakby stwierdzić, co jest adekwatne do aktualnej pogody, nie? Jakby przecież siebie samych ubierają. Tak, dokładnie o to chodzi. Więc to nie jest kwestia tego typu, że faceci nie potrafią tego robić, tylko często jest to pokłosie patriarchatu, które kobiety może nie bezmyślnie, ale nieświadomie czasami w sobie pielęgnują i powtarzają, uważając, że jest to świetny żart. To nie jest świetny żart, że facet nie potrafi włączyć zmywarki, że facet nie potrafi jajka ugotować. To nie jest zabawne, to jest żałosne, to jest dorosły człowiek, no kurde. A czy ty zarabiasz więcej od swojego męża? Bywa, bo my, mój mąż pracuje na etacie, więc on ma stałe zarobki, a ja, jako freelancerka, mam miesiące, w których zarobię mniej od niego, a mam miesiące, w których przebiję go dwa razy. I wtedy, gdy się chwalę, mówię: Tym razem to ja cię zabieram na obiad. I jak on się z tym czuje? Nie ma z tym żadnego problemu. Jesteśmy oboje dorosłymi ludźmi. To jest super, bo no niestety, znaczy niestety, stety kobiety przez to, że zawodowo ich rozwijają się coraz mocniej e, z roku na rok coraz więcej kobiet zaczyna też zarabiać więcej niż ich partnerzy, mężowie, chłopacy i tak dalej. Gdzieś tam stumuje się, że aktualnie jest to około 20%, ale też pojawia się dużo związanych z tym problemów. E, zarówno po stronie mężczyzn, którzy czują się no, przez to gorsi w jakimś stopniu, bo jednak zostali wychowani i socjalizowani do tego, że to oni powinni właśnie być tą finansową głową rodziny i... dlatego feminizm potrzebny jest nam wszystkim, a nie, no, a oczywiście, nie tylko oczywiście, ale z drugiej strony mam też historię głosy od kobiet, które wstydzą się tego, że zarabiają więcej, że czują się winne. Że one teraz sprawią, że ich partner zacznie czuć się gorzej. Ciekawe, że facet nigdy nie zastanawia się, czy jego kobieta będzie czuła się gorzej, jak on zacznie zarabiać więcej od niej. Nie mają takich dylematów. Wiesz co, mi się wydaje, że te kobiety czasami wstydzą się tego, dlatego że panuje przekonanie, że facet, który jest ogarnięty, musi dobrze zarabiać, a jeżeli facet zarabia gorzej od niej, to znaczy, że ona jest frajerem, który jest nieogarnięty. I w związku z czym ona nie chce się do tego przyznawać przed swoimi koleżankami, że ona zarabia więcej od swojego partnera, no bo wtedy wyjdzie, że związała się z jakimś fajtłapą. A to wszystko sprowadzamy znowu do tego patriarchatu, który wymusił na facetach, że ich jedyną życiową rolą, jeżeli chodzi o życie rodzinne, jest zabezpieczenie finansowe tej rodziny. No więc, kiedy wyjmiemy mu z rąk ten obowiązek zabezpieczania finansowego rodziny, no to nagle się okazuje, że nam już jest zupełnie niepotrzebny. Mhm. no bo skoro ta kobieta może sama zrobić wszystko w domu, na dodatek sama może zarobić na ten dom, no to właściwie ten facet nie ma już tam żadnej roli do istotnej dopełnienia. Ci faceci czują się zgubieni, ci faceci desperacko mhm. trzymają się tej jednej rzeczy, tej jednej roli, którą mają, i nie potrafią pogodzić się z tym, że ktoś mógłby zarabiać więcej od nich. Mhm. Gdzie to w ogóle nie jest kwestia płci, przecież tylko kwestia kompetencji, kwestia umiejętności. Na tym samym stanowisku osoba, która wykonuje wyższe stanowisko, która ma więcej obowiązków, powinna zarabiać więcej pieniędzy, i to nie jest absolutnie w żaden sposób powiązane z płcią tej osoby, absolutnie. bo w życiu zawodowym, no dobrze, są branże, w których może jest inaczej, ale w większości branży wciąż nie pracujemy genitaliami. No, tak się składa. W związku z czym nie jest to zależne od płci. Mhm. I gdyby bardziej ludzie zainteresowali się tym, co feminizm ze sobą niesie i zrozumieli, że to jest coś, czego potrzebują obie płcie, żeby zarówno z kobiet ściągnąć mhm. obowiązki zarządzania całym domem i całego tego managementu i z facetów ściągnąć obowiązek bycia jedyną osobą odpowiedzialną za finansowy dobrobyt rodziny, to nagle by się okazało, że ludzie mogą być dla siebie partnerami mhm. i mogą się wspierać nawzajem we wszystkich obowiązkach, które mają w tym domu i prawdopodobnie lepiej by im się żyło, mieliby szczęśliwsze związki. A nie, absolutnie. I tego wszystkim nam, sobie i Wam życzymy. I chciałabym przejść do, do takiego no, ostatniego tematu i opowiedzieć Ci fajną historię. Ja myślę, że no nigdy, my, nigdy tej historii Ci jeszcze nie opowiadałam, bo my z Anią się znamy dłużej niż od dzisiaj, kiedy nagrywamy ten <laughs> podcast. Um, wakacje, gimnazjum. Klasa między pierwszą a drugą, chyba? Nie, no nie jest to istotne, ale wakacje. No, stare chodziły się do gimnazjum, no. tak? Tak, chodziły się do gimnazjum. E, wakacje. Siedzę sobie w Szczecinie na Jasnych Błoniach. To taki fajny duży park, polecam. Wiesz, żeś tam urodziłam? W Szczecinie? Znaczy nie na Jasnych Błoniach chyba. W tym szpitalu wojskowym. W jakimś starym szpitalu, nie wiem, czy on jeszcze istnieje, ale urodziłam chyba się w Szczecinie. Wojskowym. To widzisz, to jest, mamy Coś tutaj wspólny? Wspólny, wspólny punkt tej historii, no liczę ze sobą, no i nagle podchodzi do nas grupka e, bardzo sympatycznych osób mówiących po angielsku e, i po polsku też, e, z ulotką, że, no, że organizują taki obóz językowy, anglojęzyczny. Że jest to też obóz, na którym właśnie będą Native speakerzy, będzie uczyć się angielskiego, ale też jest to, obóz podczas, jest to obóz organizowany przez Kościół Protestancki w Szczecinie, i że też jakby będzie ten element taki takiej religijny podczas tego obozu. No i że w ogóle bardzo serdecznie zapraszają, że będzie super i w ogóle. No i. W mojej głowie oczywiście zabrzmiało tylko native speakerzy, angielski, ambicja. Idę to. Idę to. Chcę super mówić po angielsku. No ale przyszłam do mamy i powiedziała mi, mamo zobacz, zobacz, taka ulotka, zobacz, tylko 250 zł kosztuje w ogóle e, tydzień angielskiego i tak dalej. No i e, pokazałam mamie ja to i mówię, no, że, że jakiś kościół to organizuje, jakiś inny niż ten... Zwykły kościół, tak <laughs> powiedziałam. E, I moja mama, o super, super. E, protestanci są ekstra, e, bo moje, okazało się wtedy też, że moja mama miała kiedyś też właśnie taką przygodę podobną z kościołem zielonoświątkowym, tak. chyba. I, czyli też jakby odłamem, prawda? Kościoł, e, tak, jest takiego kościoła protestanckiego. A, przepraszam, tak. No. I, e, a, no i poszłam na ten obóz. Okazało się, że był to absolutnie fantastyczny czas, jakby jeden, jeden z najlepszych w ogóle tygodni w moim życiu, podczas którego nauczyłam się angielskiego, ale też mieliśmy bardzo dużo takiego właśnie czytania Pisma świętego i, i w ogóle rozmawianie, ale nie tylko takiej, ta, takich rozmów, właśnie, że wszystko w kontekście religii, ale w ogóle o życiu o wartościach i było absolutnie fantastycznie. Zakumplowałam się, zaprzyjaźniłam z parką z tamtąd, z Kalifornii, małżeństwem młodym, e, do których poleciałam dwa lata później do Kalifornii e, i, i tam cały czas mamy kontakt, a minęło już no, 15 lat ponad. E, I to była moja przygoda z kościołem protestanckim, e, z którego ty się też ale bym się śmiała, gdyby się okazało, że był to kościół, w którym moi rodzice nawrócili się na protestantyzm, bo oni się oboje nawrócili w kościele baptystów w Szczecinie. To byłoby zabawnie, gdyby to był kościół baptystyczny ze Szczecina. M nie wiem, czy dokładnie, jaki to był kościół ze Szczecina. No, protestanckich sporo, więc możliwe, że nie kojarzysz. Eee, nie wiem, dokładnie nie pamiętam, ale, ale tak, no dla mnie to był coś, dla mnie to było absolutnie coś niesamowitego. To był też taki moment, bo ja. Jakby byłam ochrzczona, zostałam ochrzczona, e, ale ta wiara nie była u mnie gdzieś tam w domu nigdy jakoś tak praktykowana aktywnie. Ja też e, ja też jakaś nie byłam bardzo chętna ku temu, ale pamiętam właśnie ten moment wtedy w tym gimnazjum, e, ten tydzień tych wakacji, to był najbardziej duchowny taki moment w moim życiu, jaki przeżyłam mhm. do tej pory, nie? Bardzo, bardzo gdzieś tam fajny, ważny moment dla mnie. No, i chciałam z Tobą pogadać o twojej wierze, bo nie, nie należysz do większości, a <grym> do zdecydowanej Nigdy nie byłam w zwykłym kościele. Do zdecydowanej, tak, do zdecydowanej mniejszości. I chciałam, żebyś nam o tym trochę opowiedziała, bo ja miałam tam swoją małą mikroprzygodę, ale, ale ty jesteś, to jest twoja codzienność. Tak, ja jestem wychowana w rodzinie protestanckiej, w rodzinie zielonoświątkowej dlatego, że moi rodzice co prawda wychowali się jako katolicy i cała moja rodzina poza moją najbliższą rodziną, czyli rodzicami rodzeństwem i ewentualnie małżonkami rodzeństwa, to są katolicy, plus jeszcze jedna siostra mojego taty całkiem niedawno została protestantką. Natomiast moi rodzice nawrócili się jako osoby dorosłe na protestantyzm i ja już się urodziłam w rodzinie w sumie mm -hmm. wtedy baptystycznej, a właściwie to zielonoświątkowej, bo wychowałam się w kościele zielonoświątkowym, w jednym z odłamów mm, społeczności zielonoświątkowej właściwie. I tak, dla mnie protestantyzm był czymś absolutnie naturalnym. To było coś, w czym ja po prostu wyrosłam, więc ja nigdy nie byłam katoliczką, nie miałam nigdy żadnych sztów, y, komunii, nie wiadomo, czego jeszcze, i nie mam nic wspólnego z katolicyzmem. To nie jest tak, że zostałam gdzieś protestantką. Jest to o tyle ciekawe, że rzeczywiście wtedy było to bardzo dużą mniejszością. Pamiętam, że byłam jedynym dzieckiem w szkole, które nie chodziło na religię. Później się okazało, że jeszcze jakaś tam dziewczyna nie chodzi na religię, bo w ogóle jej rodzice są ateistami. Natomiast generalnie byłam tym takim jedynym specyficznym dzieckiem, które gdzieś się wyróżniało, i w ogóle w całej szkole było nas może troje. Natomiast dzisiaj, kiedy na to patrzysz, to dowiadujesz się, że tak naprawdę to mnóstwo dzieciaków nie chodzi na religię, bo się po prostu z niej wypisują, że coraz więcej osób albo jest w różnych odłamach. Protestantyzmu, albo że w ogóle wybierają jakąś inną duchowość. Mhm. Natomiast wtedy było to rzeczywiście dość unikatowe, ale dla mnie to jest zupełnie naturalne, no bo w tym wyrosłam. A spotkałaś się, się z jakimiś przykrymi sytuacjami, w związku z tym, że właśnie byłaś w tej takiej mniejszości? Bo ja pamiętam, że e, były sytuacje, kiedy też jak chodziłam do szkoły, były, była jedna lub dwie osoby, które nie chodziły na religię, bo też były innego wyznania, i były czasami takie jakby próba. Zawstydzenia tej osoby? Nie, to mi zazdrościli, że ja mam dodatkową <noise> lekcję wolną, albo że mogę przyjść później do szkoły, albo że w środku lekcji mam wolne i sobie mogę, nie wiem, iść do biblioteki albo siedzieć na korytarzu i nie muszę iść na religię. Więc <noise> generalnie raczej słyszałam słowa zazdrości. Nie miałam nigdy problemów. Nawet teraz nie mam problemów. właściwie bardziej PR-owo bezpieczniej jest być dzisiaj protestantką niż katoliczką, bo to jak po prostu teraz się słabo dzieje w kościele katolickim, tak głośno mm -hmm. powiesz, że jesteś katoliczką i że wspierasz to, co się, generalnie swój kościół, no to szybciej oberwiesz, wiesz, za to w social mm -hmm. mediach, niż za to, że ja powiem, że jestem protestantką, więc ja PR-owo to zdobywam punkty za swój protestantyzm w tym momencie. Ja też co prawda nie mówię jakoś szczególnie dużo na temat protestantyzmu, bo ja w żaden sposób nie prowadzę żadnych ewangelicznych... Mm -hmm. Kąt w mediach społecznościowych, jeżeli już na przykład wspomnę, że wiesz, jestem na nabożeństwie, albo pokażę jakiś krótki mm. fragment gdzieś w niedzielę, natomiast jest to raczej taki po prostu krótki. Fragment mojego życia jest to element mojego życia, no skoro idę w niedzielę na bożeństwo no i pokażę ile mhm. na bożeństwo. Natomiast generalnie o wierze jako takiej, to ja szczególnie dużo nie opowiadam, więc też nie ma tak, żeby ktoś się zraził do mojego kanału ze względu na to, że on nie chce słuchać o religii, albo że ktoś obserwowałby mnie ze względu na religię. Myślę, że dla moich odbiorców nie jest to jakoś szczególnie istotny aspekt, no bo nie jest mocno obecny u mnie na kanałach. Mhm. Ale y, spotykasz się z jakiegoś rodzaju właśnie w social mediach. Y... Przykrymi komentarzami właśnie z tego powodu, czy, czy absolutnie ludzie są akceptujący i twoja społeczność jest bardzo taka z szacunkiem? Odnosząca, Wręcz na do odwrót. Ciebie. Ja mam bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy pytają mnie o protestanty. Mm. Są ciekawi, czym to się różni od Kościoła Katolickiego, są ciekawi, w jakim ja konkretnie kościele jestem. Ba, nawet do tego stopnia są uważni, że kiedy ja przeprowadziłam się do innej części Warszawy i zaczęłam chodzić do innego kościoła, to ludzie niektórzy pytali, dlaczego ja kościół zmieniłam. Oni hmm. zapamiętali, do, że ja w ogóle chodziłam do innego kościoła w Warszawie, co było hmm. dla mnie naprawdę niesamowite, bo nie, nie, nie miałam pojęcia, że ktoś zwraca na to uwagę. I zdarza się na przykład, że ostatnio nawet pisała jakaś dziewczyna i prosiła, właśnie mi przypomniałaś, że muszę do niej na, się odezwać. Z I prosiła, żeby dać jej jakieś namiary na treści dotyczące właśnie protestantyzmu, bo ona by chciała się więcej dowiedzieć o takiej wierze, ona by się więcej chciała dowiedzieć o takim odłamie, o takim odłamie chrześcijaństwa. Bardzo często na przykład wymieniam z ludźmi wiadomości na temat apologetyki, apologetyki chrześcijańskiej, czyli naukowej obrony wiary. A mhm. więc apologetyka polega na tym, że tłumaczysz wiarę z punktu widzenia nauki, że ona się z nauką nie kłóci, ale że nauka ją tłumaczy i że nauka potwierdza to, co jest napisane w Biblii. No więc to też jest jakiś taki ciekawy aspekt chrześcijaństwa. I zdarza się, że ludzie, że ludzie piszą, że ludzie proszą o jakieś namiary, że na przykład pytają: A gdzie ja chodzę do kościoła w Warszawie? A w ogóle gdzie mogą mi a oni mieszkają w takim mieście? Czy ja znam kościół w takim mieście? tak. No nie znam wszystkich kościołów w całej Polsce, ale generalnie możesz na <laughs> przykład Czy, sobie, czy polecam? Ja no, nie, nie uprawiałam takiej turystyki kościelnej, nie zwiedziłam całej Polski, nie znam wszystkich kościołów. Są kościoły, które polecam, są kościoły, których nie polecam, więc to zależy, ale zdarza się, że ktoś na przykład zapyta raczej ludzie wykazują duże zainteresowanie i takie w sumie jest to, jest to dla nich jakąś nowością. Nie jest to czymś super popularnym, żeby ktoś był protestantem, bo jednak mm. jest to mniejszość w Polsce, przynajmniej w naszym kraju, bo wiesz, są kraje tak. typu Stany, gdzie jest to, to zdecydowanie jest, tak, bardziej większość. popularne i większość ludzi jest tam protestantami. Natomiast w Polsce jest to w dalszym ciągu dość ciekawe i raczej wzbudza w ludziach zainteresowanie niż nie, nie spotkałam się w ogóle nigdy z negatywną reakcją. Może to jest jakiś pomysł fajny na content w lato? Tur po ale wiesz, ale jest bardzo dużo protestanckich kontentów. Tak? Co najmniej jest naprawdę jest kontentów mhm. protestanckich. Kontentu protestanckiego jest całkiem sporo. Ja mam co najmniej kilko, kilkoro znajomych, którzy albo na przykład są w grupie uwielbienia w swoim kościele mhm. i oni wrzucają takie naprawdę wręcz studyjnie, dobrze przygotowane piosenki chrześcijańskie, gdzie możesz sobie po prostu odsłuchać. Mam znajomą, która prowadzi w ogóle kanał na temat kobiecości. W Kontekście boskości chrześcijaństwa i ona w ogóle ma cały kanał na temat, na temat chrześcijaństwa z punktu widzenia kobiet. Mam znajomych, którzy w ogóle po prostu prowadzą chrześcijańskie kanały, moi znajomi prowadzą cały portal apologetyczny, więc generalnie takiego kontentu chrześcijańskiego, jakby ktoś tak chciał w to wchłonąć, to znajdziesz mnóstwo. Zachęcamy do odwiedzenia kanału Ani. Jeżeli jesteście zainteresowane tym tematem, ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wspaniałe doświadczenia naprawdę z, z osobami z tego kościoła, dobrze mówię? Z tego kościoła? No tak, bo to są kościoły, no, nie? tak. Są różne kościoły protestanckie i widocznie trafiłaś na fajny. Nie no. Ania, na koniec, czego ci życzyć? Wyspania się. Dużo hajsu bo naprawdę to pracowanie na pieniądze jest uciążliwe. Fajnie było po prostu te hajsy mieć. No i żeby w końcu odezwało się jakieś biuro podróży z Bali albo z Malediwą, chociaż z szalami też nie pogardzę. I jakiś barterek dało, nie? No pojechałoby się w końcu na wakacje. Myślę, że byłabyś najlepszą reklamą, bo nie wiem, czy wiecie, ale Ania regularnie yy, publikuje stories pod tytułem Barter na Malediwach. <laughs> na razie jeszcze nikt się nie złapał. I, ale byłabym w tym świetna. I, ja bym i, zrobiła i, taką reklamę, że może już by nigdy tego hotelu nigdy nie pojechał, ale ja bym się bawiła świetnie, a zasięgi bym miała wykręcone w kosmos. Ania, no to życzę Ci przede wszystkim Malediwów, ale też życzę Ci tego, żeby liczba obserwujących na Twoich kontach rosła jak najszybciej, bo masz super treści i myślę, że to są takie treści, które, no właśnie, które potrzebujemy usłyszeć, przeczytać czasami, żeby zmienić perspektywę na różne tematy. A to bardzo miło to usłyszeć, bo ja zazwyczaj tak nie sądzę na swój temat. O, widzisz, <noise> na, Jesteśmy najlepszymi krytyczkami. Tak, tak, siebie. tak. Ja mam fenomenalnie <noise> rozwiniętą funkcję wewnętrznego krytyka. Gdyby ktoś potrzebował wsparcia, jak się dobrze krytykować, to ja mogłabym na ten temat kurs wydać. Dzięki wielkie Ania za dzisiaj i przypominam, że partnerem serii Więcej niż Ciało jest Marka Deichman. I to dzięki temu wsparciu możemy dzielić się tymi historiami. A wsparcie wykorzystamy po to, żeby tworzyć wspaniałe projekty Fundacji Ciałość.